Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Mój dzisiejszy wygląd jest wynikiem rytuału oczyszczania, oczyszczania aury, oczyszczania naszego pola energetycznego przy pomocy magii żywiołów, a mianowicie deszczu. Do tego rytuału bardzo serdecznie Was zachęcam i zapraszam. I ponieważ jest on związany z wyjściem na zewnątrz, to od razu wykorzystamy tą naszą wycieczkę, aby pokazać Wam różnicę pomiędzy lasem monokultury, tak zwanym eukaliptusowym, a lasem normalnym, naturalnym. Moi kochani, ponieważ dzisiaj mamy rytuał miłosny bogini Bastet, jest to bardzo, bardzo ważne, aby naenergetyzować swoje ciało, naenergetyzować swoją aurę. I najlepszym sposobem jest wyjście na łono natury. I to wyjście takie kompletnie naturalne, bez makijażu, bez sukni magicznej, tak aby było Wam wygodnie, czyli bez przyjaciół, bez jakiegoś przygotowania, tylko kompletnie spontanicznie. I najlepiej, jeżeli mamy okazję, aby skorzystać z mocy deszczu, czyli aby nasze włosy, nasze ciało, wszystko zostało zmoczone przy pomocy żywiołu wody. No i kochani, to jest również niezwykle ważne, aby dokładnie taki rytuał, jeżeli prowadzicie go w mieście, czy w jakichś takich dużych skupiskach ludzkich, to aby skorzystać najpierw z parasola i dopiero gdy deszcz mija mniej więcej jedna godzina, to dopiero wówczas parasol chowamy i pozwalamy, aby deszcz spadał na nasze włosy, na naszą skórę, na nasze ciało. Moi kochani, dlaczego tak jest? Ponieważ mnie się osobiście zdarzyło kilka razy, będąc w Polsce, że po deszczu, wyjściu od razu na deszcz, pojawiło się takie swędzenie włosów i skóry, co przypuszczam jest spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Ponieważ my tutaj w magicznej oazie, na szczęście, jesteśmy na oceanie, to zanieczyszczenie jest bardzo minimalne. Jest oczywiście na całej kuli ziemskiej, ale tutaj jest dużo mniejsze niż na przykład w dużych miastach na kontynencie. Moi kochani, i jak można się jeszcze przygotować do takiego rytuału? Najlepiej w ogóle się nie przygotowywać. Można oczywiście wcześniej zastosować głodówkę, a można również, moi kochani, skorzystać z mocy drzewa energetycznego, dębu, który znacie już z mojego ostatniego filmiku. I ten przygotowany chleb z żołędzi, czyli owoców dębu, działa przewspaniale energetyzująco, dodaje siły, dodaje mocy. Moi kochani, ja mam tutaj jeden kawałeczek w kieszeni i gdy zdarzy się tak, że opadnę z sił, to wystarczy zjeść taki kawałek. On jest niezwykle pozytywny energetycznie. Sama osobiście jestem zaskoczona, bo jak wiecie, jestem zwolenniczką diety surowej, czyli wszystkiego na surowo, ale jednak ten chleb ma niezwykłe działanie odnawiające na nasze siły, gdy jesteśmy zmęczeni, gdzie jesteśmy bardzo jacyś tacy nastawieni pesymistycznie, czy jesteśmy po atakach energetycznych, wampirów energetycznych, to wystarczy jedna taka kromka chleba i już czujemy się wspaniale. Moi kochani, czyli zaczynamy naszą wędrówkę bez jakiegokolwiek przygotowania i mam nadzieję, że ten filmik bardzo Wam się spodoba. Zaczynajmy. Pierwszy kawałek naszej wędrówki prowadzi przez tak zwany las monokultury, o którym już Wam mówiłam w niektórych filmach, czyli las właściwie który składa się tylko z dwóch roślin, a mianowicie z eukaliptusów i z paproci. I za chwileczkę, jak podejdziemy bliżej, to zobaczycie to, jak to mniej więcej wygląda i że w takim lesie nie ma miejsca bytu żadna jakaś istota pozytywna, ponieważ wszystko jest w jakiś sposób ograniczone przez stworzony przez człowieka sztuczny twór.
Moi kochani, zaraz będziecie to widzieć. Tutaj mniej więcej, widzicie? Są eukaliptusy i paprocie. I nie ma nic zupełnie innego. Tak to wygląda. Wiadomo, że jest to piękny las, bo każdy las jest piękny. Ale eukaliptusy nie są tutaj rodzime. Są przywiezione z Australii i nie mają tutaj naturalnych swoich jakichś wrogów. I dlatego rozprzestrzeniają się i wybijają całą taką rodzimą przyrodę. Tutaj zaraz widzicie, może podejdziemy bliżej. Jest bardzo, bardzo ślisko. Ja Wam pokażę, jak mniej więcej to wygląda. Na drodze nie ma nic. Nic nie rośnie, ponieważ eukaliptusy wybijają wszystkie, nawet najmniejsze trawki, co powoduje, że przy deszczu wszystko się osuwa i jest bardzo, bardzo ślisko. I tutaj, moi kochani, w przybliżeniu ten tak zwany rojbusz, czyli tutejsza nazwa karkejża, Wy ją znacie jako herbatę z rojbuszu. To jest trzecia roślina, która tutaj na tej wyspie występuje, została sprowadzona z Afryki i tak samo jak eukaliptus wybija wszystko inne. I tak mniej więcej to wygląda, moi kochani. Ja się może powolutku odwrócę. Troszeczkę podejdziemy wyżej i zaraz się odwrócimy. Tak wyglądają eukaliptusy. Jeżeli ktoś nie widział na żywo, to są eukaliptusy. Niezwykle piękne drzewa, pachnące, aromatyczne. No ale niestety monokultura jest monokulturą i temu należy przeciwdziałać, tworząc kulturę mieszaną. Tak, moi kochani, to wygląda. Widzicie tylko paprocie i eukaliptus. To są młode eukaliptusy, ten, który widzicie na pierwszym planie, a gdy podrosną, to są takie, zmieniają liście. Teraz, moi kochani, wyłączę kamerkę i podejdziemy troszeczkę wyżej.